na Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zasłona w świątyni rwie się od góry do dołu. Umarli z grobu powstają, napominają do pokuty i wskazują kary boskie. Przeraź się potęgą majestatu Bożego.
Zbudzony pielgrzym zasnął. Dziś nabożeństwo ze świecami i z tym krzyżem. Krzyżem, który będzie rozświetlał grotę. Krzyżem, który podzieli się z nami tym światłem, bo od krzyża, który będzie kroczył, zapalimy swoje świece, które już trzymamy w ręku. Na początku publicznej posługi Jezusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I to On sam jest prawdziwą świątynią. Świątynią żywą, w której mieszka Bóg i w której możemy spotkać i adorować Boga. Tak więc w centrum nowej paski Jezusa był krzyż. Z Nim wiązał się nowy, przyniesiony przez Niego dar. I tak jest On zawsze obecny w świętej Eucharystii, w której możemy na przestrzeni wieku sprawować wraz z apostołami nową paskę. Z krzyża Chrystusa pochodzi dar, życie. Przecież nikt Mu życia nie zabrał, lecz On sam z siebie je oddał i to za każdego z nas. Paschalne wydarzenia Starego Testamentu, upamiętniające zbawcze działania Boga, stały się pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pamiątką, która nie tylko przypomina przeszłość, ale wprowadza nas w trwającą miłość Chrystusa. Podobnie modlitwa błogosławieństwa i dziękczynienia Izraela stała się naszą Eucharystią, w której Pan błogosławi nasze dary, chleb i wino, aby w nich dać samego siebie. Prośmy Pana, aby pomógł nam coraz głębiej rozumieć tę przedziwną tajemnicę, coraz bardziej ją kochać, a w niej coraz bardziej kochać Boga i zrozumieć, że prawdziwe życie pochodzi od Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Pieśń zbliżam się w pokorze, w wykonaniu chóru i orkiestry.
Napomnienie świętego Franciszka. Pan Jezus powiedział swoim uczniom: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli znalibyście mnie, znalibyście z pewnością i mojego Ojca. I odtąd go znacie i zobaczyliście go. Mówi do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Mówi mu Jezus: tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca mojego. Ojciec mieszka w światłości niedostępnej i Duchem jest Bóg. I Boga nigdy nie widział. Dlatego tylko w Duchu można go oglądać. Bo Duch jest tym, który ożywia, a ciało na nic się nie przyda. Trzeba nam więc ożywić wiarę i nasze dzisiejsze spotkanie na tej górze ufnej modlitwy niech będzie kolejnym znakiem, nawet w tym trudnym czasie pandemii, niech będzie nową drogą, która się przed nami otwiera. Z dobroci Boga, tego Boga, który za nas umarł na krzyżu, ale przecież wstawia się nieustannie u Ojca za nami. W tym radosnym duchu stańmy wszyscy razem, by zaświadczyć o naszej wierze naszego Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i niech On swoją wspaniałomyślnością, swoją łaską, swoją dobrocią niech nas prowadzi dalej, byśmy dla tego świata byli prawdziwym ratunkiem. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagniem albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwiam i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby pszaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś będziecie, spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać go będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w którym będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok, i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto Słowo Boże. Amen. Thank you.
Thank you.